We wtorek odbyła się 62. sesja Rady Powiatu Sieradzkiego. Podczas obrad została podjęta m.in. uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi powiatu za rok 2022. W głosowaniu 17 radnych było za, a 5 wstrzymało się od głosu. Jeden radny nie uczestniczył w obradach. Jeżeli chodzi o zarząd powiatu, to my się wstrzymamy od jakiejś mocnej, naprawdę bardzo mocnej krytyki, a zauważamy jednak postępy i realizację pewnych naszych postulatów. One są małe. Jesteśmy trochę zawiedzeni ciągłym powtarzaniem przez nas i nieusłyszanym wnioskiem o zwiększenie środków na sport w powiecie i w ogóle na tego typu działania. Trochę nam się nie podobają takie roszady w szkołach, w szkolnictwie, ale z kolei podoba nam się, że jednak wnioskujemy o termomodernizację, że co tutaj się dzieje, to jednak trzeba to zauważyć. No i widać, że powiat stara się ograniczyć środki, wydatki, w związku z tym te ruchy jednak majątkowe i przeniesienie tego budynku tutaj z własności z jednego miejsca na drugie, to jak najbardziej to akceptujemy, chociaż często nie doczekujemy się odpowiedzi, ale jednak to akceptujemy. Myślę, że będę miał, tak? Nie można być nigdy pewnym wszystkiego. Natomiast patrząc na budżet, patrząc na to, co zostało w 2022 roku zrobione, to, że tak naprawdę przez pewne okresy czasu z kredytu, z zadłużenia powiatu żeśmy schodzili i udało nam się nie brać kredytu również w tamtym roku, a przy okazji jest wiele, wiele inwestycji zrobione, więc myślę, że to jest dobry taki prorok na przyszłość. Podjęte zostały również uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Na samym początku 2022 roku zapowiadał się trudny, ale ten rok wyszedł całkiem nieźle i mieliśmy nadwyżkę, więc i zrealizowaliśmy praktycznie wszystkie inwestycje, co chcieliśmy. Jedną tylko inwestycję, którą musieliśmy taką główną zrezygnować i przełożyć na następne lata, to były termomodernizacje szkoły. Wtorkowa sesja to również oświadczenie radnego Jacka Walczaka o zamiarze rezygnacji z mandatu radnego. Pani przewodnicząca, panie starosto, szanowni radni, koleżanki i koledzy, mieszkańcy Sieradza i powiatu. Pragnę Państwa jako pierwszych poinformować o zamiarze zrzeczenia się mandatu radnego powiatu sieradzkiego. Robię to z żalem, ale w poczuciu społecznego spełnienia i nadziei na zrozumienie tego kroku przez mieszkańców, a zarazem wyborców powiatu sieradzkiego. Jestem radnym powiatu sieradzkiego od 2014 roku. Przez 10 lat służyłem swoją wiedzą i doświadczeniem, zawsze kiedy tylko o to mnie proszono, a czasem nawet wtedy, kiedy tego nikt nie oczekiwał. Zawsze jednak robiłem to z zaangażowaniem i wiarą w moc sprawczą. Czasem byłem bardziej skuteczny, a czasem mniej, jak w życiu. Ale zawsze na sercu leżało mi dobro mieszkańców miasta i powiatu. Kiedy z woli wyborców w 2018 roku po raz pierwszy zostałem radnym powiatowym z Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Sieradzka, uzyskując 3000 głosów, miałem ogromną satysfakcję, ale też ogromny kredyt zaufania wyborców. Mam nadzieję, że zaufania nie zawiodłem. Starałem się być rozsądny i stonowany, ale historia i ludzie ocenią, czy to się udało. Szczególnie cieszę się z przeprowadzonych inwestycji, rzecz jasna, bo te są najbardziej widoczne, w tym na nowo wybudowanej ulicy Rejmonta, która znacznie ożywiła tą część Sieradza i cieszę się, że będzie jej kontynuacja. Dlatego teraz w poczuciu odpowiedzialności, informując, że złożę mandat, jest mi oczywiście trochę żal. Żal, bo pewnie jeszcze sporo można było zrobić. Ale robię to, bo muszę się obecnie skupić na pracy zawodowej. To ona, wskutek zrządzenia losu i pewnie zaufania wielu osób, które mi ją powierzyły, wymaga ode mnie pełnego poświęcenia i zaangażowania. Ponieważ na obecnym etapie życia muszę się na niej skupić, musiałem wybrać. Dziękuję mieszkańcom Sieradza, że mogłem być radnym powiatu sieradzkiego i wszystkich, z którymi mogłem współpracować. Czas spędzony w Radzie Powiatu Sieradzkiego to czas wykorzystania wiedzy, ale też nauki i pokory. Nie ma co ukrywać, będzie mi brakowało dyskusji i wpływu na rzeczywistość. Teraz czas na zmiany i na nowy etap życia zawodowego. Ponieważ jednak nigdy nie wiadomo, co jest napisane, nie jest wykluczone, że w jednym ze scenariuszy, który pewnie napisze życie, jeszcze się spotkamy. Do zobaczenia.